Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie złożone z dwóch części. Pierwsza część to będzie mój wykład pod tytułem System i ludzie, źródła konkurencyjności firm azjatyckich, a później przejdziemy do dyskusji. Postaram się ukończyć pierwszą część w ciągu 45 minut, może 60 minut. W zasadzie chyba takiej debaty troszeczkę brakuje w Polsce. Ostatnio troszeczkę więcej mówiło się o Azji w związku z wizytą prezydenta Dudy w Chinach, w związku z koncepcją 16+1, czyli 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej i Chin. Ale dzisiaj nie chcę mówić w kontekście makroekonomii, bo przy okazji innych spotkań właściwie mówię o gospodarce. Dzisiaj bardziej chciałbym się skupić na samych przedsiębiorstwach, aczkolwiek od polityki gospodarczej ciężko będzie uciec w przypadku krajów azjatyckich, przynajmniej przy tamtym modelu gospodarczym, a jeśli się cofniemy do czasów po II wojnie światowej, kiedy tak naprawdę zachodziły ogromne zmiany, głównie w systemach zarządzania, więc nie da się też tutaj pewnie uciec od państwa. Dlaczego akurat system i ludzie? Otóż może zacznę od ludzi. Ludzie dlatego, że w krajach takich jak Japonia czy Korea Południowa, w krajach, które są pozbawione surowców naturalnych, a przynajmniej mają ich niewiele, oczywiście na Półwyspie Koreańskim są surowce naturalne, tylko że one są na północy. Jedne z największych zasobów metali ziem rzadkich się znajdują właśnie na terytorium zarządzanym przez reżim Kimów, czyli Koreę Północną. Czyli tak naprawdę Korea Północna ma to, czego brakuje Korei Południowej i to, czego brakuje Japonii, więc, ale nie potrafi Korea Północna wykorzystać. Nie potrafi wykorzystać bardzo cennych surowców, bo tak naprawdę surowce bez ludzi, bez systemu nie mają większego znaczenia. Czasami nawet mogą być problemem, tak? Jeśli ropa naftowa by się skończyła na Bliskim Wschodzie albo nagle zmieniłyby się technologie i nagle ta ropa nie byłaby aż tak bardzo potrzebna, to mogłoby się okazać, że to wielkie bogactwo krajów Zatoki Perskiej gdzieś by wyparowało, bo bogactwo zbudowane na zasobach naturalnych nie zawsze jest trwałe, natomiast najważniejsze jest stworzenie odpowiednich instytucji. Ważne jest właśnie, żeby zagospodarować tych ludzi w odpowiedni system. I o tym dzisiaj chciałbym przede wszystkim porozmawiać. Na początek chciałbym wrócić do pewnego rysu historycznego, czyli to, co się wydarzyło po II wojnie światowej. Myślę, że to jest ważne, bo wydarzenia, które miały przede wszystkim miejsce w latach 50., oddziałują dzisiaj na cały świat. Może tego za bardzo nie widać, ale po dzisiejszym wykładzie pewnie będzie to widać troszeczkę jaśniej. Jeśli spojrzymy na region Azji Wschodniej, czyli na Japonię, Koreę Południową, Chiny, Tajwan, może pominę Koreę Północną, bo jeszcze przed nimi pewnie długa droga. Choć kto wie, jeśli się Korea zjednoczy, Półwysep Koreański się zjednoczy, to i południe wchłonie północ, to może to samo będzie dotyczyć północy, ale na razie się na to nie zapowiada. Chciałbym wrócić do okresu powojennego. Kończy się II wojna światowa. Tę wojnę na Pacyfiku wygrywają Amerykanie. Niszczą Japonię. Zrównują z ziemią kilkadziesiąt miast. Zrzucają bomby jądrowe. No jest totalny upadek państwa japońskiego, ale państwo japońskie jako pierwsze się odbudowuje, uzyskuje stabilność, bo jeszcze na Półwyspie Koreańskim jest niestabilnie, jeszcze wybuchnie wojna domowa,
W Chinach też będzie się toczyć wojna domowa. Dopiero w 1949 roku Partia Komunistyczna Chin przejmie władzę. Narodowcy będą się ewakuować na Tajwan. Więc wszystko się tak naprawdę zaczęło w Japonii. Japonia uzyskała pierwsza stabilność. Była też przez 7 lat pod okupacją Stanów Zjednoczonych. Że to była koalicja, ale de facto zarządzali tym wszystkim Amerykanie. I to było o tyle ważne, że Amerykanom też zależało na odbudowie Japonii, bo nagle się zmieniła sytuacja geopolityczna w świecie. Pojawił się duży rywal dla Stanów Zjednoczonych, Związek Radziecki. Sytuacja niestabilna na Półwyspie Koreańskim, więc trzeba było tej Japonii pomóc. No, a pomagać można na różne sposoby. I tutaj chyba pomoc była najważniejsza, bo to była pomoc może nawet nieświadoma do końca przez władze amerykańskie, ale przede wszystkim do Japonii przeniknęły bardzo ważne idee. Idee zarządzania, które się przyjęły później na gruncie japońskim, później się rozszerzyły na inne kraje Azji, Korea Południowa, Tajwan. I dzisiaj te wzorce, które zostały wypracowane wcześniej na Wyspach Japońskich, też można dostrzec, jak powielane są przez przedsiębiorstwa chińskie, które sobie coraz lepiej radzą w świecie, aczkolwiek jeszcze przed Chinami jest długa droga. Brakuje im na pewno marki. Jest już kilka przedsiębiorstw znanych w świecie, ale to nie jest jeszcze skala, którą osiągnęli Japończycy. Nawet te chińskie marki trudno jest porównać z gigantami koreańskimi. Ale kluczowa była dekada właśnie lat 50., kiedy w Japonii pojawiło się trzech Amerykanów. W 1950 roku na zaproszenie między innymi władz okupacyjnych, ale też i środowisk biznesowych japońskich, przyjechał William Edwards Deming, statystyk amerykański, który uczył jakości. W roku 1954 pojawił się znowu człowiek od jakości, Joseph Moses Juran, i rok 1959 pojawia się kolejna wielka postać, być może najbardziej znana w Polsce spośród tych trzech Amerykanów, Peter Drucker. Gdy Peter Drucker się pojawił w Japonii, to od roku 59 co roku już odwiedzał kraj wschodzącego słońca, aż do śmierci, bodajże to było w 86 roku, więc można powiedzieć, że Drucker zakochał się w Japonii, a został zaproszony przez kręgi biznesowe, głównie przez Japońską Federację Biznesu. Keidanren to jest takie najpotężniejsze ciało biznesowe do dzisiaj w Japonii. Zresztą ta organizacja przechodziła różne fazy łączenia się, więc dzisiaj to się nazywa Keidanren. Troszeczkę może było w tym przypadku, ale chyba nie do końca przypadku, bo Japończycy śledzili to, co robi Zachód. Czyli śledzili zachodnie technologie, idee, i w roku 1954 Peter Drucker napisał książkę Praktyka zarządzania. Bardzo głośna książka, w ogóle to pierwsza książka w historii zarządzania, która kompleksowo ujęła całe zarządzanie, bo wcześniej była literatura na ten temat, ale raczej się zajmowano wyrywkowo. Na przykład Taylor zajmował się pracą, a tutaj Drucker zrobił kompleksowy podręcznik, który przeczytali Japończycy odwiedzający Stany Zjednoczone, i 5 lat po ukazaniu się tego podręcznika Drucker został zaproszony do Japonii. I w zasadzie ta książka stała się wielkim bestsellerem. 20% światowej sprzedaży tej książki miało miejsce w Japonii. Japończycy się zachłysnęli właśnie i Druckerem, i Demingiem, mimo że, ja trochę powiem o ich ideach, że obaj mieli troszeczkę inny punkt widzenia na pewne sprawy. Zresztą do dzisiaj są
zwolennicy teorii jednego i drugiego i często się ze sobą nie zgadzają. Drucker właśnie w tej książce Praktyka zarządzania opublikował taką koncepcję zarządzania przez cele. Bardzo mocno z kolei Deming ją krytykował. Zupełnie inne podejście, o czym za chwilę powiem. W każdym razie były to niezwykle ważne postaci, a jak ważne to były postaci, to świadczy o tym fakt, że w 1960 roku Deming został odznaczony przez cesarza Japonii za wkład w rozwój japońskiego przemysłu. 6 lat później Drucker również został odznaczony przez cesarza Japonii za wkład w modernizację gospodarki japońskiej. Czyli mamy tutaj dwie postaci odznaczone za duży wkład w odbudowę zniszczonej gospodarki japońskiej, a przede wszystkim wkład w zarządzanie w przedsiębiorstwach z kraju wschodzącego słońca. W ogóle jeśli chodzi o Druckera, to powstała o nim też manga. W Japonii jeśli o kimś się robi mangę, to niektórzy twierdzą, że to jest tak jak beatyfikacja na Zachodzie. Więc to jest manga pod tytułem Moshidora o dziewczynie ze średniej szkoły, która zarządza drużyną baseballową właśnie na podstawie nauk Petera Druckera. Więc to świadczy też o wielkiej popularności jednego i drugiego. Mimo że nie zawsze się ze sobą zgadzali, tak jak wspomniałem, Deming krytykował zarządzanie przez cele. Drucker nawet raz podobno powiedział o Demingu, że jest trupieciem. Ale wydaje mi się bardziej, że to zwolennicy tych teorii później bardziej się antagonizowali niż sami autorzy tych teorii. No ale też warto dodać praktyków zarządzania japońskich, którzy jak gdyby niezależnie od tego też wnieśli duży wkład. Jednym z nich jest Konosuke Matsushita, twórca Matsushita Electric Industrial, dzisiaj to się nazywa Panasonic. No postać niesamowita, człowiek, który ukończył zaledwie 4 klasy formalnego wykształcenia. Deming i Drucker to są już doktorzy, profesorowie, natomiast tutaj mamy człowieka, który raptem skończył 4 klasy, a w Japonii nazywany jest Bogiem Zarządzania. On miał w ogóle chyba największa postać XX wieku, jeśli chodzi o japońskie zarządzanie. Jeszcze można dodać kilka postaci. Akio Morita, współtwórca firmy Sony, i Soichiro Honda, współtwórca firmy Honda. Choć jeszcze znajdzie się pewnie więcej. Imamori, twórca firmy Kyocera. Oni wszyscy mieli duży wkład w zarządzanie. Ale co łączy te wszystkie postaci? Tych Amerykanów, którzy przyjechali do Japonii, Japończyków. Jest kilka elementów wspólnych, mimo że w różnych elementach się ze sobą nie zgadzali. Otóż na pewno łączy ich bardzo silna orientacja na klienta. Nawet jest takie, zresztą w Japonii się mówi, że klient jest Bogiem. Okiaku sama wa kamisama des. Czyli sama ta fraza wiele mówi. No, u nas się mówi, że klient jest panem. W krajach anglosaskich jest chyba królem. A w Japonii jest Bogiem. Czyli to też pokazuje, jak silna jest orientacja na klienta. Zresztą warto tutaj dodać też chińskie przysłowie. Jeśli nie umiesz się uśmiechać, nie otwieraj sklepu. Więc zresztą w Japonii czy w Chinach bardzo się dużą uwagę przykłada do szkolenia personelu. W tych oczywiście lepszych firmach w Chinach. Nie wiem, jak jest to we wszystkich firmach w Chinach, bo Chiny są jeszcze na tej ścieżce wzrostu, które Japonia już dawno osiągnęła i to, co jest w Japonii normalne, w Chinach często się wdraża dopiero. No ale na przykład w chińskich liniach lotniczych stewardesy ćwiczą uśmiech,
poprzez wkładanie pałeczek do ust. Tak? Jak się włoży pałeczkę, to usta są uśmiechnięte. I to jest prosta technika. Chodzi o to, żeby sprzedawca czy osoba, która się zajmuje obsługą klienta, zawsze była uśmiechnięta. Automatycznie. W Japonii to jest o tyle łatwe, że tam kulturowo jest też to łatwiejsze, bo mamy jak gdyby dwa światy. Jeden taki wewnętrzny dla grona najbliższej rodziny i ten zewnętrzny dla ludzi z zewnątrz, czyli między innymi dla klientów. I nawet jeśli kogoś nie lubimy, to i tak się do niego uśmiechamy, nie okazujemy prawdziwych emocji. Ludzie z zachodu często, którzy troszeczkę pomieszkają w Japonii i się zaczynają już denerwować po pewnym czasie, że nie mogą się włączyć za bardzo do tego społeczeństwa, narzekają, że to jest hipokryzja, że to jest nieszczere, ale z drugiej strony, no, jeśli mamy do wyboru hipokryzję i uśmiechniętego sprzedawcę, który z nami ładnie rozmawia i szczerość, czyli osobę, która wylewa wszelkie smutki na nas, to chyba podczas aktu sprzedaży lepsza jest ta hipokryzja, tak mi się wydaje, ale to każdy ma tutaj indywidualny osąd. To, co łączy jeszcze tych wszystkich ludzi, to wszyscy podkreślali współpracę. Zresztą w Azji jak gdyby ta współpraca jest wpisana w kod kulturowy. Są to społeczeństwa kolektywistyczne, a najbardziej indywidualistyczne z tych krajów jest Japonia, Chiny czy Korea są bardziej kolektywistyczne, ale jak gdyby współpraca jest tam czymś naturalnym i to nie tylko chodzi o współpracę wewnątrz firmy, wśród pracowników, bo to jest bardzo ważne, ale istotna jest współpraca z dostawcami. To szczególnie mocno kładziony jest nacisk w Japonii na to. Ważna jest współpraca wśród menadżerów, ważna jest współpraca między pracownikami i menadżerami, nawet współpraca między konkurentami. Więc silną stroną Azji jest umiejętność współpracy. To akurat często brakuje w Polsce. Że nie zawsze potrafimy współpracować. Jeszcze jest jeden element, który łączy te postacie, o których wspominałem, to długoterminowe spojrzenie na działalność gospodarczą. Aczkolwiek Drucker mówił, że należy równoważyć to, co krótkoterminowe z długoterminowym, ale generalnie bardzo istotne jest długoterminowe spojrzenie. Co też jak gdyby jest wpisane w kod kulturowy krajów Azji, bo oni są chyba najbardziej ze wszystkich społeczeństw świata, te kraje konfucjańskie chyba najbardziej są zorientowane długodystansowo. Jak mój kolega robił badania w firmach japońskich w Polsce na temat różnic kulturowych, to wyszło mu, że te różnice nie są aż tak wielkie, jak się wielu osobom wydaje. Natomiast jedna różnica jest zasadnicza. Ona właśnie dotyczy tego spojrzenia krótko i długoterminowego. Czyli my Polacy patrzymy bardzo krótkoterminowo na wiele spraw, a Azjaci potrafią spojrzeć na świat długoterminowo. Co, o czym może świadczyć chociażby ostatnio głośny temat koncepcja nowego jedwabnego szlaku, czyli sieci połączeń kolejowych, morskich, łączących Chiny z Europą Zachodnią. Jest to projekt obliczony na 35 lat, co też nie jest być może w przypadku Chin jakąś wielką ilością lat, ale w przypadku Polski, gdzie często się patrzy na pewne projekty od kadencji do kadencji parlamentu, czy nie wiadomo, czy nawet na niektóre projekty się patrzy w perspektywie 4 lat, to te 35 lat to jest dużo, ale podam tutaj przykład prezesa Ishikawy z firmy Bandai Namco. To jest taka firma, która robi gry komputerowe, zabawki. Mnie się ta firma najbardziej kojarzy jeszcze przed połączeniem się Bandai Namco, ta część Namco, która produkowała taką grę Pac-Man, inaczej coś zjadało, więc i prezes tej firmy
powiedział tak, że jestem tutaj po to, aby ta firma istniała jeszcze za 50, a może nawet za 100 lat. To się wydaje nam nieprawdopodobne. No, przez te 50 czy 100 lat może się też mocno zmienić rynek, więc może się całkowicie zmienić koncepcja biznesowa, ale samo spojrzenie, niesamowicie długoterminowe spojrzenie na biznes w całych dekadach. Nie patrzy się tak jak często na Zachodzie, że najważniejsze są wyniki kwartalne, żeby zadowolić akcjonariuszy, a co się będzie działo później, to jest mało istotne. Więc to jest niezwykle ważna rzecz, żeby nie koncentrować się tylko na bieżących wynikach, bo przez to można położyć inwestycje. Zresztą kiedyś opisywał to Akio Morita, współtwórca firmy Sony, jak był w Stanach Zjednoczonych. Odwiedził jakąś fabrykę bodajże telewizorów. No, obejrzał tą fabrykę, później przyjechał znowu i patrzy, że się nic nie zmieniło i się pyta, że jak to możliwe, tak? Że tu się nic nie zmienia, że takie technologie to już są przestarzałe w porównaniu do Japonii. A prezes tej firmy mówi, że gdybyśmy zaczęli inwestować, to, no to wtedy byłoby mniej pieniędzy na premię, tak? Więc a dla prezesa najważniejsza jest premia. Więc liczą się krótkoterminowe wyniki, często na Zachodzie. Choć warto tutaj podkreślić, że nawet mimo tego długoterminowego spojrzenia na działalność gospodarczą w Azji, oni też potrafią szybko reagować na różne rzeczy. Ja to zwróciłem uwagę na podstawie bajek, bo moja córka ogląda bajki i tam jest na różnym etapie ogląda różne bajki. Kiedyś oglądała Świnkę Pepę, na przykład brytyjską bajkę, bardzo modną, i chciałem kupić maskotkę Świnki Pepy. No i nigdzie nie mogłem tego kupić, w żadnym sklepie. Mimo, że to już było modne, było w telewizji, na YouTube. Dzisiaj to chyba najważniejsze jest YouTube dla dzieci, bo na przykład moja córka mówi, że ona nie lubi oglądać za bardzo telewizji, woli YouTube. I w ogóle śmieszne jest to, że jak tatuś się pojawi w telewizji, to nie robi to na niej wrażenia, ale jak tatusia zobaczy na YouTube, to jest dopiero coś, tak? Więc jaka to jest nieprawdopodobna zmiana. Więc ciężko było mi znaleźć tą maskotkę. Później była jakaś kolejna bajka i znowu nie mogłem znaleźć maskotki. One oczywiście się pojawiły, bo teraz Świnka Pepa czy tam jakieś inne maskotki są wszędzie w sklepach, ale one się nie pojawiały w tym samym momencie, kiedy te dzieci chcą mieć te maskotki. Natomiast w Azji dzieje się wszystko bardzo szybko. Mimo patrzenia długoterminowego na biznes, produkt, który chcą mieć konsumenci, pojawia się niemalże natychmiast. Więc tutaj też warto to podkreślić w Polsce, że z jednej strony, mimo iż nie potrafimy często spojrzeć tak długoterminowo jak Azjaci, to jeszcze nie potrafimy tak szybko reagować jak oni. Więc to pokazuje, że oni są na wszystkich polach silni. Aczkolwiek jak się spojrzy na historię gospodarczą Azji, to różne były też historie, bo to nie jest tak, że tam miały miejsca wspaniałe wydarzenia. Czasami były też gorsze. To, co mówił na przykład Konosuke Matsushita, twórca firmy Panasonic, że najgorszą rzeczą jest arogancja. Jeśli będziemy silni i nagle przestaniemy się liczyć z rynkiem, z konkurencją, z potrzebami klientów. Zresztą nie tylko Matsushita o tym mówił. Drucker też mówił o tym w kontekście monopoli, że monopole upadają głównie nie w związku z tym, że jest jakaś presja na nie, tylko przez ich własną arogancję, że nie są zdolne do zmian, że im jest dobrze jak jest. I dlaczego wspomniałem Matsushita? Bo jego szwagier Inoue założył firmę Sanyo. Też znana marka, zresztą wchłonięta przez Panasonica później. Zresztą to jest taka historia, że
że to sanio musiało powstać, bo gdy po II wojnie światowej Amerykanie okupowali Japonię, to przystąpili do demontażu wielkich grup przemysłowych, zaibatsu. Amerykanie uznali, że te wielkie grupy kapitałowe, w zasadzie to kapitałowo-przemysłowe, głównie oparte na więzach rodzinnych. Dzisiaj to zaibatsu po II wojnie światowej odrodziło w formie keiretsu, czyli już nie było tych więzi personalnych, ale było nadal powiązanie firm. Ale Amerykanie chcieli to rozbić. I na listę tych firm do rozbicia trafiła firma Matsushita Electric Industrial, czyli dzisiejszy Panasonic. W pewnym sensie niesłusznie, tak? Bo nawet bo Matsushita nie utożsamiał się z militarystami japońskimi, ale zbudował wielką firmę. Więc Amerykanie to podciągnęli a ta polityka polegała... Zresztą to nie była skuteczna polityka. Nic tak na dobrą sprawę z niej nie wyszło, ale utrudniło działalność wielu przedsiębiorcom przez kilka lat. Matsushita nie mógł zarządzać swoją firmą, zamrożone zostały jego środki finansowe. No i żeby móc działać, to jego szwagier założył inną firmę, nazwę Usanio. No i ta firma też się rozrosła do dużych rozmiarów. W latach 80., gdy o Japonii mówiono to, co dzisiaj się mówi o Chinach, że zaraz Chiny zdominują świat, że prześcigną Amerykę, to samo mówiono o Japonii. Tyle, że różnica między Japonią a Chinami jest taka, że w Chinach jest 11 razy więcej ludzi, więc to sama masa jest potężna, ale o czym może wspomnę, bo też chyba warto o tym wspomnieć, że Chiny też mają swoje problemy. Chciałem uciec od makroekonomii, ale chyba tutaj trzeba troszeczkę o tym wspomnieć. Ale najpierw dokończę ten wątek Sanio. Co powiedział w jednym z wywiadów jeden z potomków twórcy firmy Sanio, mówiąc o tym, dlaczego ta firma w zasadzie upadła. Została przejęta przez Panasonica, zniknęła, ale kiedyś to była potężna firma. Że oni tak byli zadowoleni z siebie, zarabiali tyle pieniędzy, że oni nawet nie zauważyli, co się dzieje w Korei Południowej, nie zauważyli, że powstaje firma Samsung. Jak on pojechał do Samsunga i zobaczył, co się tam dzieje, to był w szoku. Ten duch, który był w Japonii po II wojnie światowej, był w Korei Południowej, ale w Japonii gdzieś zamarł. Nagle pojawiła się wielka bańka spekulacyjna. Firmy zamiast koncentrować się w latach 80., czy tam w końcówce lat 80. na przedmiocie swojej działalności, zaczęły inwestować na giełdzie, zaczęły inwestować w nieruchomości. I często było tak, że dochody ze spekulacji były większe niż z działalności podstawowej. Każdy chciał grać. Nikt się nie przejmował konsumentem. Nikt się nie przejmował konkurencją, było bardzo dobrze. Aż w końcu wszystko to padło. I po latach niektórzy, tacy jak Inoue, właśnie wyciągnęli wnioski, że to była jednak arogancja ich zgubiła. Bo on jak był w Samsungu w tym samym czasie, to mówił, że tam, żeby wejść do zarządu, nie wiem, czy to prawda, ale może i tak było, że trzeba było wpław przepłynąć rzekę Han w Seulu. Czyli nie tylko liczyła się wiedza, umiejętność zarządzania, ale liczyła się siła wewnętrzna, fizyczna. Zresztą Samsung ma chyba to do siebie. Zresztą Samsung to jest SS, tak? Czasami się mówi o tej firmie SS, co w Polsce raczej nie wywołuje dobrych skojarzeń, ale rzeczywiście ta firma zorganizowana jest jak armia. I jeszcze jedna silna strona Samsunga to umiejętność szybkiego reagowania. Dużo szybszego niż chyba Japończycy. To jest między innymi ich sukces. Miałem okazję kilka miesięcy temu rozmawiać
z prezesem jednej ze spółek z grupy LG, tych spółek jest tam chyba z 50 kilka nawet, te wielkie czebole koreańskie, naprawdę, no to są potężne firmy, czy potężne grupy w zasadzie firmy, firmy, które stać na utrzymywanie na przykład ośrodków ekonomicznych, ośrodków badań. U nas w Polsce nie ma takiej firmy, która miałaby własny ośrodek ekonomiczny, który bada koniunkturę na całym świecie. Jest to w LG, w Japończycy też mają to, na przykład Mitsubishi, ale o tym jeszcze powiem, tak? O tej skali, bo to jeden z ważnych elementów sukcesu też azjatyckiego jest pewna skala działalności. Natomiast to, co mi powiedział prezes jednej z tych spółek LG, oczywiście prezes na Polskę, Koreańczyk, że Samsung rzeczywiście, to są sprzedawcy. Oni się nie lubią między sobą. Samsung i LG bardzo się nie lubią ze sobą, konkurują. Prędzej by pewnie jakiś komponent kupili od znienawidzonych Japończyków niż od siebie nawzajem. Ale czują respekt do siebie. On mówił, że tak, my LG to jesteśmy firmą inżynierów. I jesteśmy w tym najlepsi. Natomiast Samsung to jest firma sprzedawców. I oni potrafią szybko reagować na zmiany rynkowe i gdyby moja córka chciała kupić świnkę Pepe i Samsung robił tę maskotkę tutaj w Polsce, to zapewne byłaby na czas. Ale co jeszcze? Nie tylko w firmie Sanyo nie zauważono pojawiającej się konkurencji południowo-koreańskiej, ale nie zauważono właśnie konkurencji chińskiej. Proszę sobie wyobrazić, że prezes firmy Sanyo przez 10 lat nie był świadomy, że w Chinach jest niejaka firma Haier. Dzisiaj to jest największy producent sprzętu AGD na świecie, przynajmniej dużego sprzętu AGD. Oni zaczynali od lodówek, ale prezes firmy przez całą dekadę nie jest świadomy tego, że rośnie im potężny konkurent, który dzisiaj jest największym graczem na świecie. Nie zauważono tego przez między innymi samozadowolenie, przez arogancję. A firma Haier to jest też bardzo ciekawa historia, bo twórca tej firmy, Chang Rui-min, który związał się z tą firmą w latach 80., może chyba nawet wcześniej, ale w latach 80., dużo czerpał właśnie z teorii Matsushity, dużo czerpał z tego, co robili praktycy japońscy, jak Imamori, twórca firmy Kyocera, i dużo czerpał też z Druckera. On twierdził, że to, co dla niego najważniejsze było u Druckera, to, że celem przedsiębiorstwa nie jest maksymalizacja zysku, aczkolwiek zysk jest bardzo ważny, bo jeśli nie ma zysku, to no, firma musi generować dochody, bo trzeba opłacić pracowników, trzeba dużo rzeczy opłacić, tak? Jeszcze później podatki na końcu zapłacić, więc to nie jest tak, że to nie jest ważne, to jest, bez zysku nie ma firmy, tak? Jeśli nie ma zysku, to mamy fundację albo inny rodzaj działalności, ale Drucker mówił, że maksymalizacja zysku czy rentowności to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest tworzenie klienteli. Tworzenie klientów, tak? Tworzenie rynków. I jak gdyby tą strategią kierowała się firma Haier. Zresztą Drucker mówił też, że w długim terminie niezwykle istotne jest to, że przetrwanie przedsiębiorstwa, to o czym mówiłem o Bandai Namco, tak? Że żeby firma istniała za 50 czy 100 lat. Wspomnę za chwilę, żebym tylko nie zapomniał, jak coś to proszę mi przypomnieć, o firmie Fujifilm, bo to jest niezwykle ciekawy i ważny przypadek przetrwania firmy na rynku, który się kurczy w zastraszającym tempie. Firma Kodak zbankrutowała, nie była w stanie wytrzymać tego, bo rynek się kurczył 30% rocznie od 2000 roku. Jak zaczęliśmy korzystać z technologii cyfrowych, z aparatów cyfrowych, później z komórek,
które mają aparaty cyfrowe, nagle załamał się rynek dla filmów fotograficznych. Ale o tym za chwilę powiem. Jeszcze wrócę właśnie do chińskiego przedsiębiorstwa Haier. To była firma w tak kiepskim stanie w latach 80. i kultura biznesowa, w ogóle kultura pracowników była tak niska, że prezes firmy musiał informować pracowników, żeby nie załatwiali swoich potrzeb na terenie fabryki, tylko żeby wychodzili tam do toalety, gdzieś do jakiegoś wychodka na zewnątrz. Tak zaczynała firma, która jest dzisiaj największym globalnym graczem na rynku AGD. W 1984 roku Chang pojechał do Niemiec Zachodnich, żeby zobaczyć, jak zorganizowani są Niemcy. No i doznał szoku. No, różnica w latach 80. między Niemcami a Chinami była tak gigantyczna, że tutaj chyba nie ma co za wiele o tym mówić, to łatwo jest wyobrazić. Ale Chang pomyślał wtedy wówczas tak, że różnica jest gigantyczna, ale dlaczego Chiny pewnego dnia miałyby nie być takie jak Niemcy, albo nawet lepsze? Co on już miał to w głowie? Gdy wrócił do Chin, postawił mocno na jakość produktów. Była taka słynna historia, zresztą to w różnych firmach dokumentalnych i w książkach się pojawia, że jak wyszło z linii produkcyjnej partia lodówek, oczywiście wszystkie były wadliwe, w niektórych się nie domykały drzwi, w innych coś tam jeszcze, to on zebrał wszystkich pracowników na środku hali, wystawione to lodówki, Chang wziął łom i zaczął te lodówki niszczyć. Wszyscy się pytali, co pan robi, tak? Ale on mówi, że tak nie może wyglądać produkt. I dzisiaj ten kielow podobno jest w siedzibie firmy cały czas, jako symbol. Więc od tamtej pory postawiono na jakość. Tutaj dochodzimy do Deminga też, o którym wspominałem, że on jest człowiekiem od jakości, który on twierdził, że właśnie jakość w długim terminie przekłada się na niższe koszty, na większą sprzedaż, bo jakość to jest też unikanie marnotrawstwa. Tak? To na co mocno postawiły firmy japońskie, później koreańskie, zresztą cały świat dzisiaj, tak? Unikanie marnotrawstwa. Chyba najlepszym przykładem jest tutaj Toyota, zresztą cały system produkcyjny, na temat systemu produkcyjnego Toyoty powstało mnóstwo książek. Ja może dzisiaj o tym nie będę mówił, bo to jest też oddzielny temat. To jest w zasadzie bardzo szeroki temat, ale jak ważna jest jakość. Jakość to jest mniej zwrotów od klientów, lepsze zarządzanie zapasami. To jest podstawa tak naprawdę biznesu. I wspominałem właśnie o zarządzaniu przez cele Druckera i o tym, że Deming się za bardzo nie zgadzał z tym, że pracowników trzeba oceniać, wyznaczać im pewne cele, bo Deming uważał, że często na tym cierpi jakość. Że jeśli się postawi jakąś poprzeczkę, tak, ustawi się jakiś cel, to oczywiście cel musi być jakiś długoterminowy, ale on nie może być dokładnie tak sprecyzowany, jak to mówił Drucker, a może nawet bardziej nie tyle Drucker, ile wyznawcy później teorii Druckera. Deming twierdził, że jeśli postawimy jakiś cel, wyznaczymy konkretnie, to ten cel zawsze osiągniemy, tylko kosztem czegoś. Zresztą Drucker też zdawał sobie doskonale z tego sprawę, bo mówił, że firma musi mieć wiele celów tak naprawdę. Nie może być tak, że się koncentrujemy na czymś jednym. Nie może być tak, że koncentrujemy się tylko na zysku albo tylko na czymś innym, na rentowności. Trzeba wziąć wiele elementów. I przychody firmy, i kwestie innowacyjności, zatrudnienia. Tak, żeby jeden z elementów nie zdominował tego. Tego się bał właśnie Deming. On chyba bardziej się bał tego, że Drucker nie był zbyt dobrze interpretowany. E,
bał się, że właśnie pójście w stronę ilościową może zagrozić jakości. A jakość jest podstawą tak naprawdę prowadzenia biznesu. Na to postawili Japończycy. Zresztą Deming był też przeciwnikiem ocen w szkołach. Zresztą tak chyba jest w Finlandii dzisiaj, że tam chyba nie ma ocen, ale on twierdził, że, że ocenianie może mieć wręcz negatywny skutek na uczniów, bo może ich demotywować, tak? Mimo, że to ma, że jak się postawi piątki, tak? Dobre oceny motywują uczniów, tak? Ale co z tymi gorszymi, tak? Tego się obawiał Deming. To samo w przedsiębiorstwie. On twierdził, że pracownicy, jeśli się poruszają w pewnym obszarze, to nazwał to obszar kontroli statystycznej, on był statystykiem, to nie ma znaczenia, czy raz mają trochę lepsze wyniki, czy raz mają trochę gorsze wyniki, bo znaczy, że system działa odpowiednio. Gorzej gdzieś wyskoczą za mocno, za nisko albo za wysoko, to wtedy trzeba myśleć, zastanawiać się, co jest nie tak. Natomiast jeśli wszystko porusza się normalnym torem, to nie da się oceniać pracowników, kto był lepszy, kto był gorszy, bo często jest to kwestia przypadku nawet. Zresztą on robił takie eksperymenty z czerwonymi koralikami. Może już nie będę mówił o tych eksperymentach, bo nie powiem o innych firmach, a zaraz mój wykład się na tyle przedłuży, że nie będzie czasu na zadawanie pytań, ale to można rozbić na jeszcze kolejne spotkania. Więc wracając do Changa i firmy Haier, firma postawiła mocno na jakość, ale też postawiono na to, co Matsushita wdrażał u siebie w Japonii, czyli zawsze mieć blisko klienta. Zresztą Matsushita Electric Industrial to była firma w zasadzie jedna z pierwszych na świecie, jeszcze General Motors w Stanach Zjednoczonych, później General Electric, firma, która podzieliła biznes na dywizje, żeby te dywizje były jak gdyby mniejszymi firmami, a w tych mniejszych firmach jeszcze są zespoły, żeby te zespoły widziały klienta cały czas, że podstawą biznesu jest klient, żeby tego nie utracić z oczu. Bo często jest tak, że jak firma ma 100 czy 200 tysięcy pracowników, a te koncerny międzynarodowe, azjatyckie są potężne, no to przychodzi człowiek do pracy, jest jednym z 200 tysięcy i on wykonuje jakąś pracę, ale po co on ją wykonuje, do końca może nawet nie wiedzieć, tak? Tak samo jak urzędnicy. Przychodzą do pracy, w urzędzie pracuje 1000 osób na przykład i taki człowiek no, klepie coś tam pieczątką, ale do końca nie wie, po co przychodzi, tak? A w tym modelu chodzi o to, żeby zdecentralizować działalność, żeby utworzyć małe grupy, które będą zawsze widzieć klienta. Czyli połączyć w wielkim biznesie zalety małej firmy. Czyli mała firma zawsze widzi klienta, tak? A wielka może nie widzieć. I tacy ludzie jak Matsushita już przed II wojną światową doskonale o tym wiedzieli. No i Chang w Chinach, rozbudowując firmę Haier, zrobił podobny model biznesowy i mi się udało. Mało tego, jak wspominałem o firmie Sanyo, czyli firmie założonej przez szwagra Matsushity, to w Malezji fabryka Sanyo została przejęta przez Haiera. Jaka to jest nieprawdopodobna historia, tak? Człowiek się uczył od swoich mistrzów, a później jego firma przejmuje firmy, od których się uczył. I mało tego, wiele kadry zostało tam. Tam byli japońscy menadżerowie, którzy nadal pracowali w tej samej firmie, tylko firma już miała lepsze wyniki. Ale personel zaczął twierdzić, że tu się lepiej pracuje.
U tych Chińczyków z Haiera się lepiej pracuje niż się pracowało u tych Japończyków z Sanyo, więc jak gdyby ten duch przedsiębiorstwa, duch, atmosfera w firmie została wniesiona, tak? To jest niezwykle ważne. Ale chciałem właśnie powiedzieć o tym przetrwaniu, o, żeby nie zapomnieć o firmie Fujifilm, bo to jest niezwykle ciekawy przypadek. Jest rok 2000, nagle od tego punktu rynek zaczyna się kurczyć, 30% rocznie. I oni wiedzą, że ten rynek skurczy się prawie do zera, ale co zrobić, żeby przetrwać? Zaraz nas nie będzie. Więc już przez te lata, od 2000 roku myślano, co będziemy robić, tak? Jak połączyć naszą wiedzę z produkcji filmów fotograficznych i przenieść ją na inne sektory. Kombinowano, eksperymentowano i udało się, tak? Zaczęto robić folie do ekranów LCD. Okazało się, że pewne komponenty, bo to jednak filmy fotograficzne to jest chemia, dobrze się nadają do produkcji kosmetyków czy farmaceutyków. No i firma Fujifilm postawiła na produkcję kosmetyków. Się okazuje, że niektóre technologie z produkcji filmów świetnie nadają się do kosmetyków. One się lepiej rozkładają na skórze. To głównie kosmetyki do skóry. Stworzono taką linię produktów Astalift. Nie wiem, czy w Polsce to jest, bo ja akurat nie kupuję kosmetyków, ale wiem, że w wielu krajach to jest, bo widziałem, że jest i na rynku brytyjskim, jest na rynku japońskim, więc udało się firmę uratować. Dzisiaj sprzedaż filmów fotograficznych to jest niecały procent sprzedaży firmy Fujifilm. Są jeszcze jacyś ludzie, którzy tym się zajmują, profesjonaliści, jacyś maniacy i dla nich się cały czas utrzymuje to. Ale firma zajmuje się zupełnie czym innym, tak? Myślano o przetrwaniu. Bo to jest ważne, bo z jednej strony ustalamy cele na wiele lat, tak? To długoterminowe myślenie, ale to nie oznacza, że przez ten długi czas firma się ma nie zmienić. Jeśli zachodzą takie sytuacje, trzeba umieć się zmienić. Zresztą Japończycy świetnie to robią, bo w drugiej połowie XIX wieku, na początku drugiej połowy XIX wieku, gdy został obalony szogunat, do władzy wrócił cesarz, też był wielki przewrót i Japonia bardzo szybko, w ciągu jednego, dwóch pokoleń, stała się potęgą gospodarczą. To samo było po II wojnie światowej. Jest II wojna światowa, Amerykanie mówią, że Japończycy będą się bronić do upadłego, że będą z Jidami walczyć, ale wystarczyło, że cesarz Japonii powiedział, że odbudowujemy kraj, że to, co było, to już było, a przed nami jest dużo pracy i w domyśle teraz będziemy świat podbijać, ale nie militarnie, ale gospodarczo. I nagle potężny zwrot. Wjeżdżają Amerykanie i są zaskoczeni. Nikt ich nie atakuje tak naprawdę. I tak samo tutaj, w przypadku Fujifilm. Tak? Umiejętność dokonania potężnego zwrotu, duża elastyczność. No, tego brakuje troszeczkę dzisiaj w firmach japońskich. Tak naprawdę te wielkie zwroty są często właśnie w tych sytuacjach bardzo kryzysowych. Oni się dobrze odnajdują. Jak muszą kogoś gonić, na przykład jak musieli gonić Amerykanów i Europę Zachodnią, to się dobrze znajdywali i jak w sytuacji dużych zwrotów. I też się potrafili odnaleźć. Dzisiaj gdyby Chińczycy i Koreańczycy bardziej ryzykują, choć Chińczycy mają jeszcze wiele do nadrobienia, bo to nie jest tak łatwo. Wspomnę właśnie o tym wzroście, tak, Chin, bo dużo się dzisiaj mówi o Chinach, że Chiny w sumie wkrótce będą tą potęgą numer jeden na świecie. Nie wiadomo tak naprawdę, może będą. Nie jest to wcale takie pewne. Wielkość tego kraju sprawia, że mogą być. O ile w latach 80. Japonia zagrażała gospodarczo Stanom Zjednoczonym, ale to był kraj dużo mniejszy od Chin.
Chiny są wielką gospodarką, ale Chiny mają dużo problemów. Demografia przede wszystkim. Zresztą to jest w całej Azji. I to zobaczymy niedługo, jak świat się mocno zmieni, bo Japończycy, Chińczycy, Koreańczycy będą, i Tajlandia też ma podobne trendy, będą niebawem zabiegać o zasoby ludzkie na całym świecie. Japończykom częściowo udało się to rozwiązać przez robotykę, przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. To znaczy, jeśli nie ma zasobów roboczych na Wyspach Japońskich, no to budujemy fabryki na całym świecie i tam wyzyskujemy tą siłę roboczą. Tak, no, nieładnie to ująłem troszeczkę, ale budujemy fabryki poza Japonią i tam pozyskujemy zasoby. Ale to nie wystarcza. Nie wystarcza, bo teraz jak spojrzymy na wskaźniki dotyczące rynku pracy, to na 100 osób aktywnie poszukujących pracy w Japonii jest prawie 130 ofert pracy. Tak? Czyli jak ktoś chce pracować, to będzie tam pracował. W Polsce jeszcze tego nie znamy, ale prawie 130... miejsc pracy dla każdej 100 poszukujących. Tak, tak. To trzeba by dokładnie sprawdzić, bo te statystyki są co miesiąc publikowane, ale to jest grubo ponad 120, około 130 już jest teraz. Deficyt ludzi. Jest ogromny deficyt ludzi. To samo będzie w Chinach, ale to samo będzie być może w Polsce, bo się okazuje, że dzietność Polek jest jeszcze mniejsza niż dzietność Chinek i Japonek. 500 zł tego. I to może być ciężko właśnie. Jak to załatwić, tak, żeby podnieść dzietność Polek? Bo tutaj w Londynie to jeszcze całkiem te statystyki dobrze wyglądają. U Polek, tak. Ale co się będzie działo w Polsce? Proszę zobaczyć, że Chiny prowadziły przez kilka dekad, w zasadzie będą już trzeba prowadzić do marca przyszłego roku, politykę jednego dziecka. I mimo tej polityki jednego dziecka, mimo wymuszonych aborcji często, to dzietność Chinek minimalnie jest wyższa niż dzietność Polek. Jak źle wygląda to w Polsce. Więc my dzisiaj, jest zaskoczenie, jeśli mówię, ile jest ofert pracy na aktywnie poszukujących pracy w Japonii, ale to samo może czekać Polskę. I teraz pytanie, co my zrobimy, tak? Japończycy mogli korzystać z siły roboczej na całym świecie, bo mieli wielkie koncerny. Chińczycy próbują robić to samo. W niektórych sektorach już osiągnęli duże sukcesy, tak jak w sektorze AGD, firma Haier, tak, największy gracz na rynku AGD. Chińczycy zrobili duże postępy na rynku kolei dużych prędkości. W zasadzie jest dwóch wielkich graczy dzisiaj, Chiny, Japonia, i oni wszędzie walczą o kontrakt. O ile na przełomie września, października Chiny wygrały w konkurencji z Japonią w Indonezji, to teraz Japończycy będą budować w Indiach. Z kolei Chiny będą budować między Budapesztem a Bukaresztem. Nie Bukaresztem, między Budapesztem a Belgradem połączenie. To będzie pierwsza chińska inwestycja kolei dużych prędkości na terytorium Unii Europejskiej. Więc oni tutaj powoli wchodzą. Pytanie, czy polskie firmy będą mogły też w podobny sposób działać. Więc demografia może położyć Chiny, o czym się zorientowała Komunistyczna Partia Chin, która właśnie postanowiła znieść tę politykę jednego dziecka, bo chyba przytoczę kilka liczb. Gdy na początku reform wolnorynkowych, na przełomie roku 78 i 9, na jednego emeryta w Chinach pracowało 7 osób. Dzisiaj to jest mniej więcej 5,5, a bodajże w 2035 będą to tylko 2 osoby, jeśli się nic nie zmieni. A trudno, żeby się zmieniło, bo jednak, żeby wychować człowieka, to zajmuje z 20 lat. Tak? Więc Chiny stoją przed tak poważnym wyzwaniem. Przed tym wyzwaniem stanie również Polska. I to możemy stanąć o wiele szybciej. To największą tragedią właśnie Polski jest to, że wyjechało ponad 2 miliony ludzi. To jest, jak skończyła się II wojna światowa
Japonia była krajem zdruzgotanym całkowicie. I było tam wielu bezrobotnych inżynierów, których umiejętności można było wykorzystać. To i firmy może jeszcze nie były gotowe na to, ale już państwo wtedy, państwo japońskie po II wojnie światowej, myślało, jak zagospodarować tych inżynierów, w pewnym sensie bezpańskich. Później gospodarka zaczęła się szybko rozwijać, więc wchłaniała szybko tych inżynierów, ale myślenie było takie, że musimy ich zagospodarować. Natomiast Polska wysyła 2 miliony ludzi za granicę. Tak? Dzietność Polek w kraju jest mniejsza niż Chinek i Japonek. Wysyłamy ludzi często wykształconych, ale na pewno często dynamicznych, tak? Bo nie zawsze to musi być człowiek bardzo wykształcony, tak jak Konosuke Matsushita. Bóg zarządzania w Japonii, człowiek, który raptem ukończył 4 klasy formalnego wykształcenia, więc tracimy ludzi dynamicznych. To jest wielki problem. Ale chciałbym też jeszcze jedną rzecz na zakończenie podkreślić, o wielkości tych firm. Bo to, co się udało Azjatom, czy Japończykom, czy Koreańczykom, czy Chińczykom teraz się udaje, to stworzenie dużych firm, które będą w stanie działać globalnie. To ma duże znaczenie, ponieważ jeśli spojrzymy na przykład na sektor transportowy w Polsce. Byłem na konferencji logistycznej kilka tygodni temu i tam prelegenci mówili o tym, że problemem jest to, że w Polsce jest dużo małych rodzinnych firm, które nie są w stanie nadążać na przykład ze zmianami przepisów w Niemczech. Tak, Niemcy sobie wpadli na taki pomysł, że no Polska jest dużym zagrożeniem, ma bardzo dobre położenie geograficzne, ma największą, najnowocześniejszą flotę samochodową w Europie, więc jest tutaj ważnym graczem. Nieprzypadkowo Chińczycy postawili właśnie na Polskę w koncepcji nowego jedwabnego szlaku, bo ten transport samochodowy jest niezwykle ważny jako uzupełnienie transportu kolejowego. Tam, gdzie kolej nie dojedzie, dojadą samochody. Więc Niemcy, Francuzi widzą to i próbują walczyć z Polakami. Między innymi poprzez, no jest Unia Europejska, więc nie jest tak łatwo do końca, bo niby jest wspólny rynek, ale są pewne możliwości. I jedną z tych możliwości jest na przykład zmiana przepisów, tak, żeby te firmy nie nadążały, żeby jak się pojawią na terytorium Niemiec, żeby można było ich ukarać na przykład, tych przewoźników, żeby kara była tak dotkliwa, żeby już im za bardzo nie chciało tam konkurować z firmami niemieckimi. I to jest właśnie ten problem. A wielkie koncerny, to co się udało zrobić Azjatom, to mają możliwości, żeby zatrudnić prawnika czy dwóch, którzy mogliby śledzić tylko zmiany przepisów niemieckich. Nie byłoby żadnego problemu. Ich stać na to, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, powołać instytuty ekonomiczne. W Polsce firmy tego nie robią. Instytuty, które badają koniunkturę na całym świecie. Jeżdżą ci ludzie po świecie, patrzą, jak to wygląda na miejscu, bo to też jest ważna kwestia zarządzania w Azji. To się nazywa gęba w Japonii, czyli zdobywanie informacji u źródła. Czyli jak jestem na przykład szefem fabryki, to nie siedzę zamknięty w gabinecie, ale idę na halę produkcyjną i patrzę, co tam się dzieje. Jeśli państwo wdraża jakieś przepisy, bo to nie tylko dotyczy biznesu prywatnego, ale to dotyczy również państwa i działalności publicznej. Jeśli wprowadzamy jakiś przepis, na przykład przepisy związane z transportem, z portami morskimi, no to wysyłamy tych urzędników do tych portów i oni tam patrzą, co się dzieje. Czy to prawo działa, czy nie działa. Jeśli nie działa, to poprawiają to. Czyli to jest w Azji istotne. Nauka u źródła. Zdobywanie wiedzy u źródła. To jest bardzo cenne tam. Zresztą nawet o tym Drucker pisał, że jak lekarz pójdzie do szpitala jako pacjent i poleży tam 2 tygodnie, to będzie dużo lepszym lekarzem, bo będzie widział od środka, jak to wygląda. Jeśli lekarz całe życie leczył, a nigdy nie był pacjentem, to może nie zdawać sobie sprawy z wielu rzeczy. Więc
Myślę, że to warto byłoby też w polskiej administracji wprowadzić, żeby nie tylko uchwalać jakieś przepisy, ale jeśli już się coś wymyśla, to od razu sprawdzić, czy to działa u źródła, a nie później jakaś długa ścieżka odwołań, sądy, nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak? Tutaj trzeba szybko działać, modyfikować. W tym Azjaci są niezwykle mocni, no ale udało im się stworzyć właśnie wielkie firmy. Zresztą czasami nie każdy zdaje sobie sprawę, jak są te wielkie firmy, na przykład jaka jest skala operacji. Jeśli na przykład spojrzymy na Mitsubishi Corporation, to nam się Mitsubishi kojarzy przede wszystkim z samochodami, ale tak na... Słucham? Albo no może komuś z długopisami, ale może się z różnymi rzeczami kojarzyć. Ale w dużej mierze Mitsubishi to jest działalność też związana z rynkiem żywności. Jeśli pójdziemy do Biedronki, nie wiemy czy w Lidlu, bo nie sprawdzałem, ale w Biedronce sprawdziłem akurat, to wszystkie puszki, wszystkie tuńczyki w puszkach to jest tak naprawdę Mitsubishi Corporation. Tam nie jest napisane Mitsubishi, tam nie pamiętam co jest napisane, czy Princesa, bo to jest firma, którą Mitsubishi przejęło, czy coś jeszcze tam, co ma w swoim portfelu Princesa, ale ostatecznie kupując tuńczyka w puszce w Biedronce dochodzimy do firmy Mitsubishi Corporation. Jeśli kupimy olej wielkopolski, no marka brzmi bardzo polska, ale to jest Mitsubishi. Marka stworzona przez Mitsubishi w ogóle, więc to jest skala, nieprawdopodobna skala działalności. Im się opłaca mieć biura na całym świecie, żeby ludzie coś tam analizowali, lobbowali, więc osiągnięcie pewnej skali, to myślę, że to jest niezwykle istotne w skali globalnej. Ale jest jeszcze jedna rzecz na zakończenie, bardzo ważna. W sukcesie firm azjatyckich to niska rotacja pracowników. To też im się udało zrobić. No w Japonii już trochę mniej, ale teraz funkcjonuje, ale wcześniej po wojnie bardzo mocno funkcjonował model zatrudnienia na całe życie. To ma w pewnym sensie sens. Przepraszam za masło maślane, ale to ma sens. Bo z jednej strony, jeśli nie pozbywamy się pracowników, to nie pozbywamy się wiedzy z firmy, tak? Firmy trzymają wiedzę. Poza tym są dobrze przygotowane po spadku koniunktury, żeby wejść w czas dobrej koniunktury, gdy inne firmy, które pozwalniały pracowników, próbują rekrutować, a tutaj nagle mamy 130 ofert pracy, tak? Na 100 poszukujących, nie wiadomo, gdzie ich zrekrutować. Więc jedni myślą, jak tutaj znaleźć pracowników, inni już zaczynają działać. Azjaci już zaczynają działać wtedy, tak? Więc zresztą taka była głośna historia z Fordem kiedyś, bo chyba dość znana, że Ford podniósł drastycznie zarobki dla swoich pracowników. Bo problem w fabryk Forda było to, że była tam duża rotacja pracowników. To się odbija na jakości, generuje duże koszty, bo trzeba cały czas szkolić personel, no morale są w firmie niedobre. Jak ktoś pracuje dłużej, to pewnie jest wściekły, tak? Że cały czas przychodzą nowi, a zamiast się skupić na pracy, to muszę cały czas ich uczyć i uczyć. Więc podniesiono tam kilkukrotnie zarobki. Także pod bramami Forda było mnóstwo ludzi, można było wybierać. Sam Ford podobno był przeciwny temu, ale dał się namówić. I się okazało, że firma wcale gorzej nie prosperowała, że im zyski później nawet wzrosły. Wyeliminowało się rotacje, to nawet było to warte zapłacenia większej ceny. Czyli czynnikiem motywującym były to pieniądze, tak? No ale to były tam dużo, dużo większe pieniądze, tak? Ale generalnie no jest wiele czynników. Kwestia jest jak najmniejsza rotacja w firmie. To jest tak naprawdę, to nie był pomysł japoński do końca. Znowu tutaj się pojawili Amerykanie, bo siły okupacyjne po II wojnie światowej jak gdyby narzuciły takie prawo pracy, nieelastyczne. Ale tutaj to trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Prawo pracy, które reguluje coś tam, tak? Że firma ma problemy ze zwalnianiem pracowników, zatrudnianiem, a co innego, gdy firma sama rozumie, jak ważnym czynnikiem jest rotacja i stałość personelu.
I chyba zakończę na razie tą część swojej prezentacji. Teraz może przejdźmy do dyskusji, jeśli ktoś ma jakieś pytania. To może brawa później, bo jak już skończymy. Takie pytanie. Pan tak mówi, że to caca, ale gdzieś jest, musi być jakiś koszt. I przeczytałem, że Japonia ma deficyt budżetowy na poziomie 200% PKB. A, to dług publiczny. Jak to jest? A właśnie, o tym porozmawiajmy właśnie, bo to jest ciekawy temat i w kontekście Japonii, i też w kontekście Chin, bo troszeczkę zaczęliśmy mówić o tej demografii, która jest największym zagrożeniem dla Chin, ale... Znaczy powiem, jak to wygląda mniej więcej. To jest około 240% brutto w stosunku do PKB, ale netto to jest 140%, czyli jakbyśmy tam podejmowali różne przepływy między agencjami rządowymi, to tak naprawdę to ten dług można byłoby z tych 240 do 140% szybko zbić. Zadłużenie jest rzeczywiście duże. Władze japońskie zdają sobie z tego sprawę. No pierwszym krokiem, żeby wyjść z tego problemu, przynajmniej, bo tutaj już nawet nie chodzi o samą wielkość zadłużenia, ważna jest możliwość regulowania bieżących zobowiązań. Tak? To tak jak każdy z nas, jak mamy karty kredytowe, to nieważne, czy mamy długu 5 tysięcy, czy 20 tysięcy, ważne, czy możemy co miesiąc płacić odsetki. Tak? Tutaj jeszcze w Japonii jest w miarę bezpiecznie, bo Japończycy mają praktycznie darmowy kapitał. Stopy procentowe są bardzo niskie, więc jak wypuszczają te 10-letnie obligacje, bo często właśnie na tej podstawie się porównuje, to mają dość tani kapitał. Problem jest duży. Pierwszym krokiem jest właśnie skończenie z polityką deficytów budżetowych i obecne władze Japonii mają taki plan, żeby w 2020 roku już generować nadwyżki budżetowe. Wtedy już to zadłużenie nie będzie rosło. Ale Japonia też, trzeba spojrzeć na drugą stronę. Bo rzeczywiście dług jest wielkim problemem. Ale Japonia też z drugiej strony jest jednym z największych pożyczkodawców na świecie, więc oni jak gdyby mają u siebie w domu kapitał dość tanio, ale pożyczają komuś na największy procent. Chyba nawet od największym pożyczkodawcą jako państwo są. No Chiny też są, to są dwaj wielcy gracze. Jeśli spojrzymy na przykład na dług amerykański, to 40% zewnętrznego długu Stanów Zjednoczonych, to po połowie mniej więcej Japończycy i Chińczycy. Więc oni z drugiej strony też dużo pożyczają. No i mają duże rezerwy też. Tam chyba z 1,5 biliona dolarów rezerw. Chiny to mają chyba ponad 4, czyli to zupełnie też jeszcze inna skala. Japonia jest druga, Chiny są pierwsze. Więc jak spojrzymy tylko na tą liczbę, tak, 240% do PKB, to rzeczywiście wygląda to tragicznie. Ale jak zaczniemy się bliżej temu przyglądać, to wygląda to trochę lepiej. Nie. Mi się wydaje, że każdy z wszystkich państw nigdy nie został polski. Bo tutaj można bardzo łatwo go widać to. Jeżeli ktoś by przyszedł, załóżmy, tej wodzie, by powiedział, wodę do swoich milionów, to też nigdy nie ma. Nie mogę tego. I tu jest właśnie. I moim zdaniem, przyjdzie najlepiej, żeby to wszystko obciąć, żeby zrobić wojnę. Zrobić wojnę, zrobić bałagan wielki. No akurat Japończycy mają tyle dobrze, że oni nie muszą robić wojny i bałaganu, bo 96% tego długu jest w rękach Japończyków. Czyli to jest ich wewnętrzna sprawa. To nie jest tak jak w Grecji, tak? Że w Grecji Niemcy, różne instytucje międzynarodowe mogą narzucać swoją wolę i Grecy się buntują, tak? Bo przychodzą obcy. No, dałoby się to pewnie jakoś rozwiązać, tak? To jest wszystko, na pewno byłoby to drastyczne rozwiązanie, bo to ktoś by na tym stracił, bo to nie ma tak, że dług nie jest problemem. Ale jeśli się dogadają wewnętrznie,
No to... Dług jest narodowy, tak? Dług jest taki. Tak. Niewielki procent jest tylko za granicą tego długu, więc tutaj zresztą to ma długą historię. Dzisiaj się tego w Japonii nie mówi, ale jeszcze w XIX wieku, jak Japonia miała ten pierwszy cud gospodarczy, tak nazwijmy to w skrócie, to było takie hasło: kto pożycza za granicą, ten sprzedaje swój kraj. I do dzisiaj w Japonii chyba to obowiązuje, że nie mówi się o tym głośno, nikt nie mówi, że kto zadłuża się za granicą, ten sprzedaje swój kraj, ale jeśli spojrzymy właśnie na strukturę tego zadłużenia, to cały czas ten dług jest w rękach Japończyków. Czyli... No tak. Ale jeszcze chciałem dodać Chiny, tak? Bo też mi się... Też kwestia długu w Chinach jest ważna, bo tam z kolei państwo nie jest tak zadłużone jak państwo japońskie, ale w Chinach jest inny problem. Tam zadłużenie korporacji jest gigantyczne. Tam firmy chińskie, głównie firmy państwowe, ich dług w stosunku do PKB to jest te 25%. Czyli samo państwo chińskie chyba ma zadłużenie na poziomie około 40%. Jeszcze zależy jak liczyć, tak? Ale jak się doda do tego dług firm, samorządów, dług gospodarstw domowych, choć nie jest tak wielki jeszcze w Chinach, głównie problemy zadłużenia przedsiębiorstw, to wszystko to się uzbiera do 280% w skali PKB. To cały czas jest mniej niż w Japonii, bo tam... No tam jest różnie, tak. Ale generalnie... Oni wolą też wszystko trzymać u siebie. To Korea tylko miała inny taki model, że Koreańczycy się zadłużali na zewnątrz dużo. No i efekty były w roku 97, kiedy nastał kryzys finansowy w Azji i Korea praktycznie zbankrutowała. W 97 roku, mimo że Koreańczycy mocno zmniejszali zadłużenie zewnętrzne, bo przez jakiś okres ich zadłużenie zewnętrzne chyba rosło najszybciej na świecie. Oni finansowali te wielkie projekty, wielkie firmy, ale byli mocno, dużo bardziej uzależnieni od zewnętrznego zadłużenia niż Japończycy czy Chińczycy. I w 97 roku ich los był podobny do losu Grecji, tylko z pewną różnicą. Koreańczykom udało się stworzyć wielkie koncerny. Hyundai, LG, Samsunga, więc ich gospodarka miała duży potencjał. Nawet jeśli państwo zbankrutowało, to szybko by się odbudowało to, co zostało zniszczone. A w Grecji, no co ma Grecja, tak? Wyspy, oliwki, więc i porty, tak? Port w Pireusie, który został wydzierżawiony przez Chińczyków ostatnio. Tak, słucham. Mam pytanie, jaka jest struktura bankowa w Japonii? Jaki procent banków jest jak państwo mobilizuje firmy do rozwoju, tak? Czyli jaki który ma wpływ na pobudzanie tego rozwoju, to ma znaczenie. No akurat sektor bankowy we wszystkich tych krajach jest w rękach rodzimych firm. W Chinach państwo praktycznie kontroluje sektor bankowy całkowicie. Dzisiaj największe banki świata pod względem aktywów to są banki chińskie, ale są to banki państwowe. W Japonii są to banki prywatne, ale są to banki rodzime. Tam jest wielka trójka banków. W Chinach jest wielka czwórka, tam w Japonii wielka trójka, ale wszystko to jest... W Japonii oczywiście działały tam banki zagraniczne, ale tak naprawdę sektor bankowy jest w rękach rodzimych. W Korei była taka sytuacja w latach 50., tuż po zakończeniu wojny na Półwyspie Koreańskim, że sprywatyzowano banki. Obcy kapitał przyjął te banki, ale gdy w latach 60. przejął władzę generał Park, ojciec obecnej prezydent Park,
to banki znacjonalizowano. Po prostu uznano, że banki będą potrzebne do wewnętrznej polityki państwa. Więc władze tamtych państw przywiązują dużą wagę do finansowania, do sektora bankowego. Zresztą przez wiele lat polityka państwa, na początku w Japonii, później w Korei Południowej, bo Korea Południowa troszeczkę kopiowała wzorce japońskie, państwo było mocno zaangażowane w wspieranie biznesu, a żeby móc się zaangażować, to trzeba mieć też pod kontrolą finansowanie tego. Więc tak naprawdę Japonia do lat 80. była mocno zamkniętym krajem, no tak powiedzmy. W 80. się otworzyła na świat. Jeśli chodzi o przyjmowanie inwestorów z zewnątrz, wcześniej było tam ciężko zainwestować. Zresztą na wcześniejszym wykładzie o tym mówiłem. Właśnie zachęcam do obejrzenia na YouTube, bo teraz zaraz musiałbym kolejną godzinę opowiadać, ale na YouTubie jest taki wykład o cudzie gospodarczym azjatyckim. Więc może się znajdzie link pod tym wykładem. Jeśli będzie link do tamtego wcześniejszego, to ja tam o tym wszystkim opowiadam. Więc żeby już dzisiaj się nie rozwodzić nad tym tematem, bo to jest bardzo szeroki temat, bo tam przedstawiłem historycznie politykę państwa od XIX wieku tak naprawdę. Więc zachęcam do obejrzenia tego wykładu na YouTube. Tak, słucham. Mam takie pytanie, co powinna zrobić Polska tak w korelacji do państw azjatyckich, żeby rozwijać się tak doskonale jak państwa w latach 90. Tak? Tak jak pan powiedział, chyba na swojej prezentacji banku wiadomo, że w Polsce zagraniczne ma 90% banków, które są w zagranicznych. Co powinna teraz zrobić Polska, żeby rozwijać się tak jak Znaczy teraz to troszeczkę trudniej byłoby niż w Azji, bo w Azji nie mało. No właśnie, to jest ważny czynnik, bo nie można prowadzić polityki gospodarczej tak, jak była prowadzona w Azji. Tam rzeczywiście, to jeszcze wracając do tego wykładu, warto obejrzeć, o którym wspominałem przed chwilą, wcześniejszego, bo tam właśnie mówiłem o koncepcjach, które Azjaci podchwycili u Amerykanów i u Niemców. U Amerykanów to była koncepcja Aleksandra Hamiltona, pierwszego sekretarza skarbu, dotycząca raczkujących przemysłów, czyli ochrony w początkowej fazie. Przemysłów, które dają możliwości rozwoju. Tak? Oczywiście zawsze jest ryzyko, bo nigdy nie wiadomo, na co postawimy, więc czasem rynek rozwiąże to lepiej niż państwo, ale jest duże zagrożenie. Pod tym względem tutaj akurat Azjaci dużo czerpali od Niemców, a w szczególności od Friedricha Lichta, prekursora niemieckiej szkoły historycznej, który chciał chronić rynek do momentu, aż gospodarka, przedsiębiorstwa były na tyle silne, żeby konkurować z innymi. On się właśnie tutaj trochę sprzeciwiał teoriom Adama Smitha, że tutaj otwieramy się na świat, liberalizujemy rynek. On mówi, nie był przeciwnikiem wolnego handlu, Licht, tylko mówił, że tak, liberalizujemy, ale w momencie, gdy nasze firmy będą tak silne jak wasze. I on przytaczał też, że Wielka Brytania to też nie do końca tak na wolnym rynku się dorobiła tego sukcesu, bo miała na przykład coś takiego jak akty nawigacyjne, czyli ustawy, które regulowały transport towarów do portów brytyjskich. Czyli między Wielką Brytanią a koloniami brytyjskimi towary mogły przewozić tylko statki brytyjskie, nie inne. Więc gdyby Brytyjczycy też kontrolowali przemysł tkacki w wieku XVIII. Później rzeczywiście, jak stali się potęgą, to w XIX wieku była liberalizacja gospodarki. To była najbardziej wolna gospodarka świata. Ale oni byli dużymi graczami, tak? I wtedy to, czego się najbardziej bali Azjaci i to, co właśnie czerpali od Amerykanów czy Niemców, to to, że
że jeśli zliberalizujemy rynek na początku drogi, to przyjdą wielkie koncerny zagraniczne i nas wykupią. I wtedy my nic nie zrobimy tak naprawdę. I dlatego mówiłem też o tych dużych firmach, że im się udało zbudować wielkie firmy i teraz ci, którzy już mają te wielkie firmy, są największymi zwolennikami wolnego rynku, bo teraz z kolei oni, tak? Teraz oni rozdają karty. Jeśli liberalizujemy dany rynek i pojawią się jakieś startupy, no to jesteśmy w stanie je wykupić, tak? Więc, tylko o to chodzi. Więc rynek jest ważny, nie można przespać tego. To jest ważne w tej polityce, żeby w odpowiednim momencie ten rynek zliberalizować. Ważna jest też konkurencja. Ja też mówiłem na tym wykładzie wcześniejszym, zachęcam do obejrzenia, jak to jest to rozwiązane zostało w Japonii, żeby jednak istniała konkurencja między firmami, bo konkurencja jest też ważnym czynnikiem. Nie można tworzyć się monopolii, to jest niebezpieczne. Z właścicielem to już firmy A i mówi, a jak jest w firmie B? On mówi, nie, ja tego gościa na oczy powiedziałem, nie? A u nas się wszyscy znają, jest zmowa ceną, wszystko to się wszystko wie. No to właśnie, to ja o tych zmowach też powiem może w Japonii, jak to wyglądało. W zasadzie bez udziału państwa praktycznie, choć państwo może przytakiwać czasami, bo tam w Azji jest silne powiązanie i między biznesem i państwem. To jest tak, że jak jest delegacja, która leci do Chin, tak jak z prezydentem Dudą ostatnio, czy do innego państwa azjatyckiego, to jest o tyle ważne, że jak się pojawiają najwięksi, najważniejsi oficjele, to jest to sygnał, że będziemy współpracować, czyli przede wszystkim to w Chinach jest ważne, tak? Że dać sygnał na tym najwyższym szczeblu rządowym czy państwowym, czyli tutaj tam się nie da uciec od państwa, ale wracając właśnie do tego, do przykładu Unii Europejskiej, to rzeczywiście nie da się tego chyba powtórzyć, to co zrobiono w Azji, bo to my mamy wspólny rynek. Nie możemy się, no Niemcy się bronią, tak jak mówiłem przed, zmieniają cały czas przepisy prawne dla tych firm samochodowych, więc jakieś są instrumenty, ale ciężko będzie tutaj powtórzyć drogę. No myślę, że Polska powinna zbudować markę Polska, tego brakuje nam, bo jeśli się pojedzie do Azji, to większość ludzi nie kojarzy Polski z niczym, to jest wielki problem. Więc my musimy zbudować silną markę, a silną markę Polska zbuduje wówczas, gdy dzisiejsze duże polskie firmy, które w skali globalnej nie są wcale duże, pewnego dnia będą duże też w skali globalnej. Więc my jeszcze mamy to szczęście, że mamy całkiem spory rynek wewnętrzny i wiele firm ma szansę rozwinąć się do pewnego poziomu tutaj wewnętrznie. To pokazuje, jaką przewagę mają Chiny nad resztą świata. Tam klasa średnia już jest ponad 100 milionów ludzi. Potężny rynek wewnętrzny. Więc tam firmy, jeśli podbiją lokalny rynek, już stają się globalnymi graczami od razu. Tak samo w Japonii, tak? 60 milionów klasy średniej osób. Więc w Polsce, nie pamiętam, to w zależności kto jak to liczy, tak? Ale jest kilka milionów raptem. Więc w Japonii jest to samo. Jeśli ktoś jest zwycięzcą na tym rynku, to już może być globalnym graczem, jeśli urośnie tego rozmiaru. Więc jak gdyby Azjaci mają troszeczkę pod tym względem łatwiej niż Polska, tak? Ale z drugiej strony jest kwestia, no już jak jesteśmy w Unii Europejskiej i nic się nie da zrobić z tą polityką gospodarczą aż tak bardzo, jak się tam dało zrobić, to trzeba myśleć, jak wykorzystać ten wspólny rynek przynajmniej. Tak jak w Chinach mamy wielki rynek wewnętrzny, to po prostu trzeba zacząć od podbijania rynku Unii Europejskiej, ale tutaj będzie walka zawzięta z tymi, którzy już urośli do wielkich rozmiarów. Oni będą robić wszystko, żeby nie dopuścić do tego i państwo też będą się angażować. To nawet jeśli państwa Europy Zachodniej będą mówić, że wspieramy wolny rynek, to po cichu i tak będą wspierać swoje koncerny. Więc też nie powinniśmy być do końca naiwni, jak to się w świecie odbywa, więc
No, ciężka droga tak naprawdę, no ale nie mamy wyjścia. Moim marzeniem jest to, żeby jak będę chodził ulicami Tokio, żeby być dumnym z tego, że Japończycy mówią: o, przyjechaj z Polski, super. W Polsce robicie, nie wiem co tam, no to jest właśnie problem, tak? Ale to jest o marki, o produkty. Światowe marki. Ale to jest, no właśnie, ale to jest problem tak, ale to jest taki, ale co z grafenem, tak? I tutaj wrócę znowu do Deminga, tak? Jednego z wielkich, jednej z wielkich postaci, która miała wpływ na zarządzanie w Azji, że on mówił, że jeśli potrafisz tanio wytwarzać produkty, jesteś na tyle dobrze zorganizowany, to jesteś w stanie przejąć wynalazki od tego, który to stworzył. Więc jeśli firmy japońskie czy koreańskie będą wiedziały, jak zastosować ten grafen tanio, to cały świat będzie za 5-10 lat mówił, że grafen jest japoński, koreański, a nie polski. Więc czyli to jest. Czyli to już pół wieku temu, tak? O tym mówiono, że możesz coś wymyślić, to jest okej. Okay. Fajnie, że się coś wymyśla, ale pytanie, co dalej z tym zrobisz? Jak inni są w stanie to wykorzystać, twój pomysł, jeszcze go tanio wdrożyć, to cały świat będzie mówił, że to oni są właścicielem. Tak samo jak z elektroniką japońską kiedyś. Tak, płyty CD. To wszystko nam się kojarzy z Japonią, tak? Cała elektronika, tak naprawdę Japończycy to poprzejmowali, tak? Od Holendrów na przykład. Zresztą firma Panasonic, o której mówiłem, współpracowała przez długie lata z Philipsem. Ale wiele osób nie kojarzy, że to było holenderskie na przykład, to było japońskie. Więc to samo będzie prawdopodobnie ze wszystkim, co wymyślimy w Polsce, jeśli nie będziemy potrafili tego wdrożyć na rynek konsumencki w miarę tanio. Po kilku latach świat nie będzie wiedział, że to Polacy wymyślili, chyba że ktoś będzie na Wikipedii czytał, tak? Będzie chciał poszukać informacji, ale przeciętny konsument aż tak bardzo chyba się tym nie interesuje. Więc czeka nas budowanie świadomości. Tam jeszcze jest pytanie? Tak. Druga rzecz to, co pan sądzi właśnie o tym, czy uważam, że to jest zgodne z prawem, że Japończycy nie mają tego problemu, żeby nie mówić, że nie dlatego, że większość tych umów jest wykonywana w ich własnych firmach, prawda? A ponieważ pan tam decyduje pewien procesów firm, gdzie wystawiają honor, prawda, czy jest nie wyższy niż swoje własne firmy. To po pierwsze. I druga rzecz jeszcze, mógł pan o tym, że firmy tak szybko reagują, prawda? Wydaje mi się, że czasem zaszczyt, ponieważ nie pojawił się kryzys demograficzny, ale bardzo wiele samochodów osób jak w tej to rzeczywiście reakcja była błyskawiczna, prawda? Powstawały gry, które udowodniły sobie prawo do rankowania, zdecydowane rankowania, gdzie kobiety są przenoszone do tej pory oczywiście. To się cały czas wstrzymało na gry na rozwiązanie publiczne. Spowodowało właśnie problemy, które się tam brzmi. I one się cały czas pomagają. Tylko do końca nie zrozumiałem tego drugiego pytania, być może to nie słychać dobrze. To pierwsze o Chopinie tak, że Chopin jest marką, rzeczywiście Chopin jest marką w całej Azji, ale jest tam jeszcze coś, co mogło być polską marką. Nie wiem, czy ktoś tutaj słyszał o Tekli Bondarzewskiej-Baranowskiej. Czy Baranowskiej-Bondarzewskiej. To jest kompozytorka polska XIX-wieczna, która napisała utwór Modlitwa Dziewicy. I to jest prawdopodobnie najczęściej grany utwór fortepianowy na całym świecie, a na pewno jest najczęściej grany w Azji. Wszystkie dzieci japońskie, jak się uczą grać na pianinie, grają Modlitwę Dziewicy Bondarzewskiej. Jak rozmawiałem z kolegą, który mieszka w Busan w Korei Południowej, mówił, że tam na stacji końcowej metra jest grana Bondarzewska. Na Tajwanie, jak śmieciarka podjeżdża pod dom po śmieci, to jest muzyczka, grana jest Bondarzewska. I to pokazuje... No to pokazuje, że w Polsce nawet... Że
że mamy coś niezwykłego, tak? Może to jest jeden utwór, ale cała Azja to gra, cały świat to gra, a my nawet nie znamy tej kompozytorki. Zachęcam, żeby zobaczyć na YouTube. Okaże się, że wszyscy znają ten utwór, tylko ta marka nie została wypromowana, więc to pokazuje, że mając takie instrumenty w rękach, to Japończycy pierwsi wydali jej płytę z nagraniami jako pierwsi na świecie. Polacy tego nie zrobili, Japończycy to zrobili, tak? Więc my takich prostych rzeczy czasami nie potrafimy. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Że nie tylko będzie Chopin, że nie tylko Polska będzie oceniana przez pryzmat historii. Bo tak naprawdę my się najczęściej odwołujemy właśnie do Chopina, do Kopernika. Znana jest Maria Curie, tylko nie jest nigdzie znana jako Skłodowska. Wszyscy znają na świecie Marię Curie, ale Skłodowskiej już nikt nie zna. Więc ja bym chciał, żeby świat patrzył na nas przez pryzmat tego, co się dzieje teraz. Tak? Więc, ale to nie będzie takie proste. A świat najczęściej patrzy przez marki, przez wielkie firmy. No, mam nadzieję, jeśli nie w tym pokoleniu, to w następnym to się uda. A propos drugiego pytania, nie dosłyszałem dobrze, o co tam chodziło. Problem z mediami publicznymi jest ograniczony, ponieważ większość jest drukowana w Polsce. No tak, tutaj to mówiłem, że to jest kwestia wewnętrzna, w 96%. Więc rozwiązanie, jakby trzeba było to rozwiązać, będzie na pewno drastyczne, bo ktoś na tym straci, ale nie trzeba będzie wywoływać wojen, tak? Z innymi. Tak jak tutaj była propozycja, że być może warto to oczyścić. Japończycy muszą to wewnętrznie rozwiązać. No tak, właśnie to jest wszystko, bo niektóre kraje też takie jest, ale nie ma takiego możliwego, że to jest dobre, ale to jest bardzo silne. No patriotyzm gospodarczy jest niezwykle istotny w Azji. Zresztą teraz stał się modny jako przynajmniej hasło w Polsce, bo na ile w rzeczywistości ten patriotyzm gospodarczy funkcjonuje u nas, to trudno im powiedzieć, ale o tym się już dużo mówi, jest na Facebooku, ale w Japonii rzeczywiście to działa. Ja mam teściową Japonkę, to może nie mówiłem o tym na początku, ale wiem, jak to wygląda od strony rodzinnej mojej. I ona jest skłonna zapłacić dwa razy tyle, żeby kupić japońską wołowinę niż amerykańską czy australijską, bo akurat nie przepada za Amerykanami. Oczywiście młodsze pokolenie uwielbia Amerykanów, to już jest inne jest pokolenie, tak? Moja żona lubi Amerykę bardzo, ale jej matka pamięta jeszcze, jak była małą dziewczynką, końcówkę może wojny, czy po wojnie, więc jakiś uraz tam został, nie lubi za bardzo Ameryki i ona jest akurat rzeczniczką tego, żeby Japonia współpracowała z Chinami, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, ale to może będzie dłuższa perspektywa. Na razie Japonia jest największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Kolejna sprawa to pamiętam węgorza chciałem kupić, chińskiego, też dwa razy tańszego. Teściowa mówi, nie, chińskiego, to ja, co z tego, że on jest dwa razy tańszy, ale ja kupię japońskiego. Więc Japończycy są skłonni płacić, jeśli mają pieniądze oczywiście, tak? Są skłonni płacić za swoje produkty dużo więcej niż importowane. I poza pewnymi produktami, które z siłą rzeczy mają markę jako taką, czyli sery francuskie, szwajcarskie, to nie będzie sera japońskiego, tak? Nawet jeśli Japończycy potrafią to robić, to te produkty są oczywiście drogie, ale to, co Japończycy są w stanie zrobić i to, co, takie jak ta wołowina na przykład, gdzie choć japońska wołowina ma markę z kolei, ale jeśli coś nie ma takiej marki wyraźnej, to towary importowane w Japonii są często tańsze niż towary krajowe, tak? I ludzie chcą za to płacić. Tam jeszcze pytanie z końca. No w zasadzie tam jest rynek tak naprawdę. To, jeśli mówimy o państwie, to bardziej Chiny tam państwo kontroluje rzeczywiście duże firmy, natomiast ostatnio nawet była prywatyzacja
w Japonii poczty japońskiej. Tam to podzielone na 3 spółki, więc te ostatnie państwowe molochy są wyprzedawane. Więc tak naprawdę wszystko, ci najwięksi gracze są w rękach prywatnych. Znaczy firma trzyma, to jest zupełnie sprywatyzowana, czy dalej większość się. Nie wiem, nie znam struktury firmy Shimano. A pan się tym interesował, tak? I państwo tam miały jakieś udziały? Bo mi się wydaje, że ta firma się raczej kojarzy z tym, że ona od samego początku była prywatna, bez udziału państwa. Ale to trzeba byłoby sprawdzić. No, oczywiście było tak w latach 70. XIX wieku, kiedy upadł szogunat i Japonia się odbudowywała, to wtedy państwo stworzyło całe gałęzie przemysłu. Bo nie było kapitału prywatnego, ale dekadę później już zaczęto to wszystko prywatyzować. Więc chodzi o to, że tam w Japonii czy w Korei raczej państwo kontroluje w jakiś sposób gospodarkę, ma różne instrumenty, ale to nie musi być własność państwowa. Tak jak w Chinach na przykład. Choć firma Haier, o której mówiłem, nie jest firmą państwową. A odnosi wielkie sukcesy, tak? Może nawet dzięki temu, że nie jest firmą państwową. Wspomniałeś dzisiaj na poprzednim wykładzie, że pan Shimano był w Japonii w rękach, wszystkie ręce interwencjonizmu państwowego, czyli zamknięcie do momentu rozwinięcia następne finansowania, a także dzisiaj padło też to, że między innymi Japończycy mogą sobie pozwolić na to, żeby kupić ten czy inny produkt, był mały te pieniądze, firmy mają pieniądze na to, żeby mieć właśnie specjalistów, którzy się zajmują tą dziedziną. Czy nie uważasz, że rozwiązaniem dla Polski jest właśnie sprawienie więcej pieniędzy, między innymi przez to, że jest odwrotnym interwencjonizm, czyli po prostu nawet będąc w Unii Europejskiej mamy możliwość obniżenia po prostu podatków, wszelakich kursów, nawet 2-2% ciny, które po pierwsze sprawią, że Polacy realnie będą mieli więcej pieniędzy, czyli będą mogli wybrać ten inny produkt. 2, firmy będą miały pieniądze, żeby przecież te pieniądze nie zginą, tylko będą inwestować właśnie czy w technologię, czy w ludzi, czy w jakiekolwiek inne rozwiązania. I te pieniądze i tak później wrócą w trochę zmienionej formie, ale wrócą jednak do budżetu państwa. I być może wtedy to jest szybko, na sterydach nazwijmy to, będziemy w stanie zbudować większy markt. Znaczy to myślę, że to może być dobry instrument, jeśli chodzi o podatek dochodowy, bo w przywacie chyba nie możemy zbyt wiele namajsterować, tak, bo tutaj jednak Unia działa. Ale możemy dużo zrobić w przypadku podatku dochodowego i tu rzeczywiście tu chodzi o to, żeby wspierać nasze firmy, a nie firmy globalne, które tutaj przychodzą. A dzisiaj no, polityka często jest odwrotna, bo akurat teraz nie ma Ministerstwa Gospodarki, bo się zamieniło w Ministerstwo Rozwoju, więc nie wiem, czy to jest na stronach internetowych, ale chyba, no nie wiem, może jest, może nie ma, ale wcześniej patrzyłem na Ministerstwo Gospodarki, jakie projekty były, jakie firmy były wspierane i to na taką dużą skalę, to tak naprawdę polskie państwo wspierało zagraniczne firmy w pierwszej kolejności, więc i to jest problem, tak? Tutaj nie dość, że gnębimy własne firmy, to jeszcze wspieramy zagraniczne, więc jak tutaj można... To trzeba zrobić wszystko odwrotnie tak naprawdę. Czyli do tej pory w Polsce wszystko stało na głowie. Miejmy nadzieję, że się teraz zmieni, ale no nie wiadomo, czy się zmieni. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, żeby nie było tak, że wsparcie dostają ci wielcy, a Polska się gnębi. Tak? O Chinach często się mówi, że tam jest dziki kapitalizm, ale to wynika z tego, to jest często mit. Bo to jest mit, bo państwo kontroluje tam sektor bankowy, wszystkie najważniejsze spółki, więc to jaki to jest dziki kapitalizm, gdzie państwo kontroluje to, co najważniejsze w gospodarce, ale tam... No, ale właśnie, państwo nie przywiązuje wagi do drobnych rzeczy. Jeśli ktoś jest drobnym handlarzem i z tej perspektywy spojrzymy na tamten świat, to rzeczywiście może nam się wydawać, że to jest dziki kapitalizm, bo państwo tam wychodzi z założenia, że przynajmniej ma człowiek zajęcie, tak? Nie będzie się tutaj wczynał rewolucji, nie trzeba mu wypłacać zasiłków, więc niech sobie tam działa, ale problem jest taki, że jak będzie chciał wyżej działać, to pytanie, czy dostanie zgodę
Komunistycznej Partii Chin na przykład. Czy komuś nie nastąpi na odcisk? Bo może być tak, że w danym regionie jest jakiś przedsiębiorca, aparatczyk i zdarzały się takie przypadki, że ktoś rozwijał firmę i nagle trafił do więzienia tam z jakichś powodów, bo coś mu tam znaleziono, tylko chodziło o to, żeby wyeliminować konkurencję. Więc jaki to dziki kapitalizm, ale rzeczywiście mimo tych ograniczeń to jakoś to jest ułożone w miarę normalnie, tak? A u nas było tak, że gnębiło się małych, a wielcy dostawali jeszcze wsparcie. No jednym z rodzajów wsparcia są specjalne strefy ekonomiczne. No one mogą mieć zalety do pewnego poziomu, jeśli rzeczywiście w danym regionie jest bezrobocie. Dzięki temu, że pojawiają się firmy, to też pojawia się know-how, zarządzanie, ale problem jest ze strefami taki, że często firmy się przemieszczają tam z obszaru, gdzie są wyższe podatki do strefy i wtedy to nie ma żadnego sensu. Tak często jest, przynajmniej w biedniejszych regionach Polski, czyli Polski północno-wschodniej, no i tam nie ma znanych marek w strefach tak naprawdę. Wielkie firmy są w strefie katowickiej, wałbrzyskiej, ale tutaj nie. Więc tutaj chyba te strefy nie spełniły swojej roli, a przynajmniej być może władze, które zarządzają tym, nie wniosły zbyt dużo wysiłku, żeby inaczej to wyglądało, niż wygląda to teraz. Tym bardziej, że te strefy same w sobie są niezbędne do regulowania budżetu mimo tych strefów. Tak, tak. Jeżeli gdzieś mamy przedsiębiorcę małą firmą, to nie jest sprawa pytania, jak spełnić te wymogi, bo musisz kilkaset tysięcy zainwestować, bo na przykład samą ziemię nie masz w rynku, tak, musisz powiedzieć, co postawić. No na przykład Szarpa w strefie toruńskiej, nie, to jest strefa pomorska, ale pod Toruniem. Nie wiem, czy jeszcze formalnie, chyba jeszcze istnieje tam Szarp, ale no, nie wytrzymał globalnej konkurencji, głównie z firmami koreańskimi, tajwańskimi, więc postanowił Szarp zamknąć pewne operacje. Decydowały się losy, czy to będzie Polska, czy Indonezja. No, zamknięto w Polsce. I Szarp tam istnieje, zatrudnia ludzi, ale tylko istnieje po to, że to ma związek z pomocą publiczną, tak? Że czasami dla wielkich firm lepiej coś ciągnąć, żeby nie zwracać pomocy publicznej. Choć mogę tutaj troszeczkę skłamać z tym przypadkiem, bo do końca już nie pamiętam, do końca nie wiem, jak się ta sytuacja rozwinęła tam, ale w każdym razie paradoks sytuacji jest taki, że wielkie firmy coś sztucznie utrzymują tylko po to, żeby nie oddawać pomocy publicznej. A przecież chyba w tworzeniu tych stref nie o to chodziło, tak? Chodziło zupełnie o co innego, żeby ta gospodarka nasza się rozwijała. To zupełnie inna historia. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jeśli nie ma pytań, to ja może dokończę jedną rzecz. Kwestia tego patriotyzmu gospodarczego, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Jeszcze jeden przykład chciałem podać, właśnie z Japonii. Jak wyeliminowano Carrefoura i Tesco stamtąd. Oczywiście to nie jest do końca wolny rynek, ale to jest jak gdyby... Ale nie było w tym działań państwa. To były działania samych podmiotów. Dzisiaj nie ma ani Tesco, ani Carrefoura w Japonii, a były te firmy. Zresztą Tesco i Carrefour przegrywa chyba w całej Azji. Jak byłem, pamiętam, w Carrefourze w Malacce, w Malezji, to podobno już tego Carrefoura tam nie ma. Już też przegrał w Malezji. I być może, ale tam było tak, że Carrefour jak gdyby zignorował lokalną kulturę w pewnym sensie. Przyjechali menedżerowie francuscy, oni tutaj zaczęli się rządzić. Popełniono błąd, że nie zatrudniono Japończyków, którzy znają lokalny rynek, mają powiązania. Więc przyjechali Francuzi, ludzie z zewnątrz. No i chcieli grać, czyli bezpośrednio kupować od producentów japońskich, tak, żeby mieć taniej, żeby konkurować z detalistami japońskimi. No, ale detaliści, co zrobili japońscy wtedy? Te wielkie sieci, bo to nie może być malutki sklep, tak? Bo nasi nie mogą tak za bardzo... Nie ma w Polsce takich wielkich sieci, jak w Japonii na przykład. Ale oni powiedzieli tak dla producentów, że albo sprzedajecie dla Carrefoura,
albo my nie sprzedajemy waszych produktów i macie wybór, tak? Więc okazało się, że Carrefour miał problem, tak? Z zakupami po prostu. I był wyalienowany trochę przez to, że zarząd był obcy, a Japończycy za bardzo nie przepadają z obcymi, więc zakończyło się to fiaskiem. Ale wiele firm przegrało w Japonii. A ile czasu istniało? To było kilka lat, to mniej niż dekada. Tesco istniało mniej niż dekada i Carrefour też istniał mniej niż dekadę. Niektórym się udaje, tak? Udało się Ikei. Ikea też wyszła z rynku japońskiego, kiedyś próbowało. Ten model Ikei, że się sprzedaje meble i się montuje samemu, tak? On się nie przyjął w Japonii, Japończycy byli zdziwieni, jak to ja mam meble sam montować, no to ja nie będę kupował tam. Więc Ikea się zorientowała, że trzeba dostarczyć taką usługę dla Japończyków. Później oni ten rynek analizowali chyba przez 10 lat, czy no nie wiem dokładnie ile, ale dużo lat. I później znowu weszli, im się udało. Nie wszystkim się udaje tak naprawdę. Ciężki rynek, ale jednak może się udać. Tesco też dobrze się przygotowywało. To było tak, że Tesco wysyłało swoich brytyjskich menadżerów do Japonii jeszcze przed wejściem na rynek. I oni mieszkali razem z japońskimi rodzinami. Patrzyli, co tam do lodówki wkładają ci Japończycy. Czyli u źródła czerpali wiedzę, czyli bardzo dobrze się przygotowali do tego, ale też nie poradzili na tym rynku. Musieli się wycofać. Więc to są trudne rynki tak naprawdę. Ciężko tam wejść. Dlaczego powiedziałeś, że to nie jest model? Tak się wydaje, że wszelkie działania podmiotu. No chyba, że tak, to jest kwestia interpretacji, tak? No to w tym sensie jest to wolny rynek. Wolny rynek, jeśli rozumiemy wolny rynek, że działają tam podmioty prywatne, a państwo w nie ingeruje, tak? No to w tym zakresie tak. No ale z drugiej strony, no były tam pewne wymuszenia, że tak powiem, więc to kwestia interpretacji, ale... Dobrze, tak. To pewnie wolny rynek był dobry, tak? Nie jest coś takiego, są zawsze regulacje. No chyba... Uregulowany, tak? Nie jest zupełnie wolny. No trudno znaleźć na świecie zupełnie wolny rynek. Może w Somalii da się znaleźć. Tam walczą klany ze sobą. Nie udało się scentralizować władzy. I podejrzewam, że tam nie ma udziału państwa, tak? Więc w tym zakresie jest ten wolny rynek, że państwa nie ma, są prywatne mafie, tak? Które kontrolują rynek. Ale rzeczywiście no, rynek jest ważny, żeby miał instytucje włączające, tak? Żeby jednak każdy, kto ma pomysł, chce rozkręcić biznes, żeby mógł to robić. Tego się chyba nie da zakwestionować. Sytuacje, kiedy tak naprawdę państwo nawet nie istniało, są znane historie rozumu. Na przykład Irlandia XIX wieku w ogóle państwo nie istniało i to na to sobie fajnie bez państwa w ogóle. A co dopiero regulacje? Jak najbardziej to jest możliwe, nie istniało. Więc mówimy rynek tak. Niektórzy nawet twierdzą, że rynek, że nawet nie powinno się mówić wolny rynek, bo rynek co do zasady jest wolny, więc tutaj chyba nie ma. Ja podejdę, proszę. No to kończymy chyba, dość długo porozmawialiśmy ze sobą, z 2 godziny nam wyszło pewnie. Tradycyjnie. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. A tak jak mówiłem, zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku i zapraszam na spotkanie już w styczniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu Mariuszowi wszystkim. No to ja dziękuję. Tak. Najważniejsze jest to, że ludzie też będą mogli na YouTube to obejrzeć, tak? Bo dzisiaj jest tak, że internet jest niezwykle ważny. A Oskar, że to jest niezwykle sprawnym człowiekiem. Jego działalność, ten slajd można puścić. Tutaj właśnie, tak, Independent Video Press, warto śledzić, bo Oskar jest wszędzie, nagrywa wszystkie ważne wydarzenia.
Więc warto śledzić jego kanały YouTube'owe, bo tam jest dużo ciekawych wykładów z różnych obszarów, nie tylko gospodarki, nie tylko Azji, ale generalnie tam można czerpać wiedzę o świecie. No i chciałbym podziękować też Kolibrowi, że za aktywność, że takie spotkania się odbywają, bo to też jest ważne w dzisiejszej przestrzeni, gdzie jest dużo byle jakości, tandety, żeby ludzie mogli się pospotykać, wymienić poglądy, podyskutować. To jest niezwykle ważne. Dziękuję bardzo jeszcze raz.